Witam i zapraszam na kolejny odcinek z Get Even. Ostatni odcinek zakończyłem trochę po chamsku. Mamy do wyboru trzy przyciski, które zapewne otworzą któryś z tych drzwi. Nam by zależało zapewne otworzyć ten pokój. Tu jak mi się otworzy to mi wyleci pewnie koleś. Może stąd. Tu jak otworzę to, ci się rzucą na siebie. A nie. Bo ten jest tutaj. Okej. Tak, dobrze mówię? Aha. Czyli otwieram te drzwi i ci się pałują. Czyli można powiedzieć, że mam dwie próby. Tu się nie da jakoś tego obejrzeć? Nie wiem. Nie podświetli, co mogę wybrać. Ale lipa. No dobra. Który? Lewy, prawy, po środku. Kurde, no dobra. Niech będzie, że może prawy. Świetnie. A kit tam. Aha. Czyli środkowy był wadliwy, prawy to tamten. No dobra. Narozrabiałem zapewne. Zastanawiasz się, czy istnieje życie po śmierci. Dobra, koleś. What the fuck? Fajnie zamknęło się. Robert Ramsey, geniusz czy szarlatan? Agitator. Koncerny farmaceutyczne kontratakują. Czy roboty zrujnują nam życie? Stryknijmy fotkę. Match found. Redmond Macy, kleptomaniac. Known aliases. Maestro Berry. Cool. Najgorzej, że wypuściłem tamtych. Inna sprawa, że może jakbym ich nie wypuścił, to by było przejście zamknięte. Cholera wie. Chyba tam kiedyś na dole byłem, z tego co kojarzę. Dobra, zasadniczo nie pokazuję czerwonych kropek, to
Nikogo tu nie ma raczej. Taka teoria przynajmniej. Po cholerę tu tak stukają. Wolę jak jest cisza i spokój. Fajnie, że się zamknęło. To mi się do czegoś przyda? Ja nie chciałem ich wypuścić. Jak to mówią, sami się wypuścili. What do you know? The question, Mr. Black, is what do you know? Let's see if you have any memory of this place. Focus on the photo when you're ready. Na którym? Na tym? Nie, teraz to sobie popatrzę. Przesłuchania. Śmierć Jaspera Prado pozostaje niewyjaśniona. Okej. To i co mamy? Incydent. Wypadek drogowy. Pojazd uderzył w drzewo i stał w płomieniach. Więc po dotarciu do niego użyliśmy gaśnicy. Nie było pasażerów. Jacob Singer. Kolejny zginął. Okej, a tu co? Ciało w magazynie. W poniedziałek w opuszczonym magazynie odnaleziono zwłoki około 40-letniego mężczyzny. Egzekucja, jak nic. To niby my wszystko zrobiliśmy? Detektyw. Ciekawe, jak to się niby wszystko wiąże ze sobą. Detektyw, detektyw. Okej. To mamy, to mamy. To na dole coś. Tu oczywiście będzie zamknięte. Dobra, jeszcze dyktafon. Listen, I think someone's been murdered here in the warehouse. You should send someone. I'm half a mile down the road from the Pike Hill turning off Park Street. I was out on a run and I stopped here for a minute. I'm looking at him right now. He's lying face down. No, he's definitely dead. There's a lot of blood. Yeah, it's Jacob. Jacob Singer. Look, can you please just send someone? Thanks. Spoko. Dobra, zobaczmy. Czyli co, będziemy zwiedzać jakiś magazyn? So you do remember this place. Interesting. Please, just tell me why this is important. An unidentified man died at a nearby abandoned warehouse not long before you tried to save the girl. He was shot at point blank range. And we're going back to that warehouse. That's correct, yes.
The police wrote the whole thing off as a drug deal gone wrong. But that's not what you believe. I believe everything in life is connected, Mr. Black. The only question is how. Let's find out, shall we? Czyli co, wracamy tam, gdzie zaczynała się gra, czy jak? Nowa wiadomość. Kuźwa. Black, gdzie jesteś? Obiecałeś mi pomóc. Spoczko. Jesus, man. Get your hands off. There's money for any of this. Shut up. Move. Najemnik. Kurde. Poszli na prawo, a ja chciałem iść na lewo. Kurde, i oni takie fajne bunkry focili. Tutaj jest to miejsce, gdzie chyba ta bombka wybuchła. Tylko jak bomba wybucha, to my też wybuchliśmy. I know this place. This is where the explosion happened. Ah, yes. Your mind is preoccupied with the explosion, Mr. Black. The Pandora can only process what your brain offers. Concentrate only on the memory at hand. I am trying. Then try harder. No worries, Chief. Glad to be aboard. Not a hair on her head. Trust me. You brought me here. Fuck you. Red? Hey, Red! What the hell is this? None of this makes any sense. You are here because you have formed a mental link between this man and the explosion. The Pandora is trying to decode the messages your mind is sending. Focus. To twoja wina? Spoko. Kolejne zdjęcie. Czyli znowu będzie. The Pandora unit is offering you a pathway deeper into your memory. Pursue this. Focus and proceed. No właśnie chciałem powiedzieć, że wlazłem do pamięci i jeszcze wchodzę do pamięci. Normalnie incepcja w incepcji. Remember, Mr. Black, human memory is unreliable at the best of times. I need you to work with my technology, not against it. Take in your surroundings and get as much information as you can. To zawsze jest fajnie, jak oni takie wentylacje robią, żeby człowiek się zmieści. Niby jest pokój, ale się nie da wejść. Przełączmy się na zdjęciówkę. Police crime scene detected. Multiple homicide. Attending officers Fair and Chadwick.
So what are we looking at? Multiple homicide. No IDs. I will warn you though, Chief. Fucking stinks in there. Well, then it's a good job I skipped breakfast. Come on. Spoczko. Przynajmniej się drzwi otworzyły. What the hell happened here? I znowu to tykanie zegara. Drug deal? I don't know, Chief. Have you seen the weapons they were carrying? This looks high end. Yeah, right. International drug deal. Hehe. Jakie zabawne. Brak dowodów. Czyli co? To w mojej głowie? Tylko siedzi? Kolejny fake. Identification unconfirmed. Wow, look at that. His entire face. There goes any dental match. Shot off his hands too. His fingerprints are a bust. Professional job. Shit, this many stiffs and no ID. We could link this to 100 cases. So, drug deal it is then. What do you reckon? Adam's family or one of my Turner's lot? Well, don't worry, decide later. Get the uniforms to bag it all. I'm getting a little peckish. There's that new cafe opened up next to the Nick. You fancy it? Red, what is this? You are trying to process too much, Mr. Black. The Pandora cannot keep up. Concentrate only on the man you came here to find. There, Mr. Black, right there. Use your scanner. Identify and consolidate your memory. Who is that man? The Pandora will do the rest. Identification confirmed. Jasper Prado. Status. Deceased. There's me thinking we could sort this out, McAdams. If you're gonna do it, then at least look me in the fucking eye! Sir, so we have a name then. Jasper Prado. Już, koniec. Boy, here's the keys, you're driving. Oh, come on, Chief. Why have I always got to drive? Rank, son, rank. What now? How do I know this? You don't. The Pandora is cross-referencing your memory with any police files in the database. This memory is breaking down. You must move on. Musi pan iść naprzód. Dobra, poczytajmy. Dziś rano otrzymaliśmy wyniki badań. Chadwick twierdzi, że w tamtym miejscu zbierały się ćpuny z okolicy, więc Prado jako dealer niekoniecznie musiał być zamieszany w sprawę. Okej. Okay. Ale czytania. W ubiegłym tygodniu znaleziono ofiarę pod strzał. Do końca nie wiedzieli, ale jak już ja odkryłem, to już wiedzą.
wyniki analizy balistycznej z badania obu miejsc zbrodni, jak również zebranie materiału dowodowego związanego z użytą bronią. Jego szczegółowa analiza prowadzą do wniosku, że strzelcy korzystali z broni wyprodukowanej przez ADS. Okej. Okay. I co, znowu będzie wybuchowa dziewczyna? Zdawało mi się, że to był pokój z bombą. A wyszliśmy jak... wyszliśmy? Dobra. To co, niby on ją porwał? Kolejny numer, którego nie znam. Może kiedyś poznam te numery. No i tu mamy bombkę. Yes. Your mind is definitely throwing up some kind of link between this Jasper Prado and the explosion. I'm surprised it's this pronounced though. As if something is bothering you. Ślady krwi. Kim jest Jasper? Wywodzi się z klasy pracującej. W szkole był bystrym dzieciakiem. Dobra, no. Że palił trawę, to co? Nie mów, że kolejne zdjęcie, które mnie gdzieś przyniesie. Był w wojsku, potem zaczął pracować jako najemnik. Obecnie większość kasy zarabia na handlu trawą, haszem, ekstazy. Okej. Okay. Za późno. Spoko. Nie, jeszcze nie idę. Ciekawią mnie te ślady. Ona nic nie dała. No dobra. Idę wymacać kolejny obrazek i znowu gdzieś w odmęty pamięci wejść. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi znowu. Idziemy. Wreszcie jakieś świeże powietrze może będzie. W cudzysłowie oczywiście. Black! For God's sake, hurry! I'm trapped! You can stop this! My readings indicate that you've engaged with an earlier point in the memory. Though we still don't know why you're here. I was here to stop Jasper getting killed, I'm sure. Careful, Black. You're dealing with raw theory. Pay attention to the facts only. You risk imminent corruption if you continue this course. Fuck you, Red. I know why I'm here. I co, mogę podejść do nich? My God, kolejne wspomnienia. Przeczytajmy najpierw. Posterunek policji, Jacob Singer.
Nasz informator Jared Porter twierdzi, że broń, którą posiadał w momencie aresztowania, została wyprodukowana przez ADS. Aresztowany twierdzi, że ją zdobył ją dzięki pomocy pracownika. Yeah, I definitely heard gunshots. Well, I heard loud bangs. I guess they were gunshots because the guy was shot, right? Anyway, I was out walking Cujo, my dog, at around 5 a.m. My wife's a heavy sleeper, and Cujo's always needing the shit in the morning, so yeah, sometimes I take him out for a walk. So yeah, I was walking down Pump House Lane and into the fields when the shots were fired. Super. Pan policjant taki niewyraźny. I co już? Wizja się skończyła. Myślałem, że coś na ścianie wisi. No i spoko. Powiedzmy, że to w tej gierce lubię. Nie te głupie strzelanie jakieś. Którego nie można uniknąć. To co, jakiś basenik? O. Kolejne przesłuchanie? Podstawy ponownego otwarcia sprawy. W związku z uzyskaniem powiązania między sprawą śmierci Jaspera Prado i porwania Brumsgrove, Prado znaleziono w miejscu eksplozji DNA. Się trochę rozsmarował. Wnioskuję o ponowne otwarcie obydwu dochodzeń, ponieważ zdają się być powiązane. Oddalono, komendant oddalił. Chyba już myślałem, że kolejne zdjęcie w zdjęciu będzie. No dobra, ładny samochód i co? '75 Brytyjczyk. Okej. No spoczko, idziemy dalej. Czyli te niebieskie jakby kwadraty na mapie oznaczają jakąś ciekawostkę dla mnie. Ją cudowne schody pokazały. Sprawa zamknięta, okej. Został uznany za zaginionego, potem jak przez 4 kolejne dni pojawił się w pracy. Okej, wziął zwolnienie. Może to go kumpel zabił? Po co?
wysokie drzwi. A nie, to nie drzwi. Sexy girl i wielkie spluwy. No, spoko. What's your problem? I won't tell you where I am. You need to back the fuck away now. This is out of your hands and there's nothing you can do about it. So leave me the fuck alone and just let this run its course. Okay. Czyli jak mnie mam, już mogę wejść do budynku po coś. Tajemnicze drzwi się zmaterializowały, których nie mogę otworzyć, oczywiście. Though you've been thorough in gathering evidence, your pursuit of supposition has sadly rendered this investigation useless. I'm pulling you out. No, Red, not yet. I'm so close. Tak blisko, a tak daleko. Tak na pieprza tam. No, kolega. Ty koleś. Serio? Mam go zabić? Czy co? Enough of this nonsense. You pulled me out. Like I said, you began making assumptions. The Pandora is neutral, Black, and so must you be. Maybe you really were there to save Jasper. But the moment you assume that to be true, you corrupt the simulation and cast doubt over the memory. If you continue to do so, we will not be able to proceed. Maybe I don't want to proceed. Oh, I think you do, Mr. Black. You wouldn't be here if you didn't want answers. Jaka jest prawda? Wymieszałem wspomnienia, czy nie? Different how? I'd like to try starting before Prado was killed. You want me to try again? To save Jasper? I don't want you to try anything, Mr. Black. Everything is prepared for you. Just relax and explore. Yeah, sure. Sure, dobra. To pozwiedzamy w następnym odcinku. Dzięki za obejrzenie tego i zapraszam niebawem na kolejny odcinek. Jeszcze raz dzięki, hej.